Hej, witam w dębowej chatce. Zapraszam do wysłuchania trzeciej części materiału o przerażających tajemnicach Wysp Salomona. Kontynuując wątek żyjących w tym regionie świata domniemanych gigantów, niektórzy z nich chowani byli w grotach, której wejście zakrywał wielki głaz, podobnie jak 2000 lat temu na Bliskim Wschodzie. Ezekiel Aleuba, były premier Guadalcanal, opowiedział Mariusowi o jaskini grobowej gigantów zlokalizowanej na wschodzie wyspy. Jego ojciec zabrał go tam, gdy był jeszcze dzieckiem. W jaskini tej podobno znajduje się imponujący szkielet 3-metrowego giganta. Ze względu na różne okoliczności, Boyrejon niestety nigdy nie miał okazji go zobaczyć. Przed wybuchem wojny etnicznej na Wyspach Salomona grupa mężczyzn Stangarare miała udać się do gigantów mieszkających w górach wyspy, szukając porady. Nie zastosowali się oni jednak do ich wskazówek, co skutkowało dalszym trwaniem konfliktu. Kiedy wrócili po raz drugi, szukając możliwej pomocy, ogromne istoty powiedziały im, że teraz wszystko zależy od nich samych i kazały im odejść. Skąd Boyrejon posiada te niecodzienne informacje? Otóż wszystko to zostało powiedziane w wiadomościach radiowych Salomon Island Broadcasting Corporation. Australijczyk opowiadał, że niemal każdy senior z Wysp Salomona, a w szczególności Guadalcanal, potrafił potwierdzić ten konkretny incydent. Pewnej nocy w latach 60. z nieznanych powodów giganci z Guadalcanal przemierzyli Honiarę, niszcząc miasto. Podczas świąt Bożego Narodzenia w 2002 roku, około południa, Boyrejon spędzał czas na werandzie w towarzystwie swojej żony i kilku przyjaciół. Nagle podbiegło do niego kilku mężczyzn, informując, że rodzina pracująca w ogrodzie nieopodal miejsca, w którym mieszkali, na obrzeżach Honiary właśnie zauważyła ogromną humanoidalną postać w pobliżu góry Austin. Gigant bezceremonialnie przechadzał się po porośniętym wysoką trawą zboczu wzgórza. Kiedy wszyscy dotarli na miejsce, rodzina powiedziała Mariusowi, że gigant przez kilka minut po prostu sobie szedł i nie próbował się ukrywać. Opisali, jak stworzenie na chwilę się zatrzymało, odsuwając włosy z twarzy, aby jeszcze raz przyjrzeć się uciekającym z ogrodu ludziom. Giganci z Guadalcanal i Malaitan, znani również jako Ramo, posiadają swój własny język i pismo. Australijczyk twierdzi, że jeśli ktoś odważy się podążać jego śladem, odnajdzie wiele wyrytych w skałach starożytnych inskrypcji. Zauważył on, że używany na Wyspach Salomona język jest niezwykle podobny do tego z oddalonego o około 1500 km Fidżi. Jego przyjaciel, Peter Cassie, doświadczył tego na własnej skórze, kiedy to wraz ze swoim zespołem odwiedził Fidżi podczas trasy koncertowej i po zaledwie tygodniu był w stanie bez problemu porozumieć się z tamtejszymi ludźmi. Co więcej, język gigantów z Guadalcanal jest bardzo podobny do dialektu, którym posługują się mieszkający tu ludzie. Na podstawie tych obserwacji Boyrejon wysnuł teorię o zaginionej cywilizacji gigantycznych humanoidów, której imperium rozciągało się na wiele tysięcy wysp Oceanu Spokojnego, a które to zamieszkane były przez jedną kulturę posiadającą wspólny język na długo zanim przybył tu Homo sapiens. Jako że olbrzymy te uważano za inny gatunek ludzi, ich praktyki w konsumowaniu Homo sapiens można śmiało nazwać kanibalizmem. Lokalni mieszkańcy, chcąc chronić się przed ich skłonnościami, starali się obdarowywać gigantów ofiarami zastępczymi. Podarunkami były świnie lub skorupiaki słodkowodnych ślimaków. Jednak po wyjściu z lasu te ogromne stwory, pomimo skonsumowania ofiarowanej żywności, i tak potrafiły pożerać okolicznych mieszkańców.
Według Mariusza składanie ofiar nadal jest praktykowane na przykład w wioskach w pobliżu góry Tatuwa. Boyrejon opisywał, jak tradycyjna waluta Wysp Salomona, znana jako pieniądze z muszelek, była i nadal jest używana zamiast współczesnych dolarów i centów. Wyjaśnił, że te przedmioty były umieszczane na świętej polanie w pobliskiej dżungli. Giganci przyciągani zapachem pieczonych ryb przybywali, aby zabrać swoją ofiarę. Metody przywoływania gigantów były przekazywane z pokolenia na pokolenie. W Tangarare, obszarze położonym na południowym zachodzie Guadalcanal, olbrzymy ustawiały bariery na szlakach, aby nierozważni ludzie po nich nie chodzili. Co ciekawe, jeszcze 100 lat temu istoty te nie podejmowały takich działań. Wspomniał również o incydencie, który miał miejsce na Weather Coast na południu Guadalcanal w 2000 roku podczas wojny etnicznej. Pewnego dnia 5 mężczyzn z plemienia Tangarare postanowiło wybrać się na polowanie. Uzbrojeni w łuki i strzały, zanurzyli się w gęstą dżunglę. Było to tak wciągające, że nie zauważyli, jak szybko mija czas. Zaskoczyła ich noc, a do tego zaczął padać deszcz. Zdecydowali, że najlepszym rozwiązaniem będzie zbudowanie tymczasowego schronienia na noc. Wykorzystali do tego liście palmy sago. Przez cały wieczór padało. Siedząc przy ognisku w środku szałasu, zauważyli nagle, jak przez ścianę przebija się ogromna ręka. Był to gigant, który z ciekawości postanowił przyjrzeć się, co kryje się w środku chaty. Przerażeni mężczyźni zaczęli krzyczeć i używać rozżarzonych patyków z ogniska, aby odstraszyć intruza. W panice uciekli przez tylną ścianę szałasu, wpadając w ciemność dżungli. Przerażeni spędzili noc, obawiając się, że gigant ich dopadnie. Dopiero następnego dnia rano dotarli na wybrzeże i wrócili do domu. Inną tajemnicą, która nie została wyjaśniona, to ta dotycząca japońskiej okupacji Guadalcanal podczas II wojny światowej. Dlaczego siły alianckie nie natrafiły na Japończyków, którzy początkowo stawiali im opór na Red Beach i lotnisku Henderson? Co więcej, podczas interwencji wojskowej w 2003 roku właśnie to miejsce wybrał John Howard do desantu wojsk australijskich. Kiedy siły alianckie przybyły na Guadalcanal podczas II wojny światowej, spodziewały się ciężkich strat, ale zamiast tego nie znaleziono tam praktycznie nikogo. Było to niezwykłe, biorąc pod uwagę, że Japończycy zawsze walczyli do końca. Dlaczego więc zdecydowali się na ucieczkę? Mariusz był przekonany, że podczas II wojny światowej Japończycy natrafili na gigantów w centrum wyspy i najprawdopodobniej kilka innych lokalnych stworzeń. Co ciekawe, w 1999 roku Japończycy za zgodą ówczesnego rządu Wysp Salomona mieli przeprowadzić ćwiczenia wojskowe w środku Guadalcanal, jednak napięcia etniczne w roku 2000 spowodowały, że do tego nie doszło. Następnie wielonarodowe siły Johna Howarda przybyły tu w 2003 roku. Australijczyk zastanawiał się, dlaczego Japończycy mieliby chcieć przeprowadzić ćwiczenia wojskowe na Guadalcanal. Można przypuszczać, że po stracie ponad 100 tysięcy żołnierzy podczas II wojny światowej mieliby dosyć tego miejsca. Mężczyzna był przekonany, że dowodzona przez Australijczyków inwazja na Wyspy Salomona w 2003 roku nie wymagała tak wielkich nakładów. Było to ponad 2000 ludzi, dwa samoloty szpiegowskie, trałowiec, łodzie patrolowe, okręt transportowy z helikopterami i nadzór satelitarny. Przez 10 lat wydano 3 miliardy dolarów australijskich, czyli około 2 miliardy dolarów amerykańskich. Informacje te zostały oficjalnie podane przez australijski rząd. Czy ta operacja wojskowa miała nie dopuścić do tego, aby ludzie na całym świecie dowiedzieli się o istnieniu podziemnych baz UFO i gigantach? Mariusz ma oczywiście swoją teorię o tym, że to sprawka rządu światowego. Książka Boyrejona została wydana w 2009 roku.
Z ciekawości sprawdziłem informacje na temat pomocy, jakiej Australia udziela Wyspom Salomona. Na oficjalnej stronie australijskiego Ministerstwa Obrony możemy przeczytać wiele artykułów o wsparciu dla tego kraju. Dostarczanie lekarstw, artykułów medycznych, pomoc przy usuwaniu skutków trzęsienia ziemi, czy na przykład transport kart do głosowania w wyborach w 2024 roku przez australijskie samoloty. Tak więc w 2009 roku Mariusz napisał, że kraj ten mógłby równie dobrze nosić nazwę Australijskie Wyspy Salomona, ponieważ według niego australijskie siły interwencyjne nigdy nie opuszczą tych terenów, nawet jeśli rząd Wysp Salomona by o to poprosił. No i patrząc z perspektywy czasu, w tej sprawie się nie pomylił. Boyrejon twierdził również, że podobnie jak jego amerykański odpowiednik prezydent Bush, który był jedynie marionetką w rękach bardziej tajemniczych organizacji światowych, premier Howard również posłużył się wojną z terroryzmem jako pretekstem do inwazji na Wyspy Salomona. Istniały także dodatkowe powody, dla których okupacja wysp się opłacała. Chodziło tu o surowce naturalne. Oprócz obfitych w ryby łowisk na Pacyfiku i drewna z lasów deszczowych, na Wyspach Salomona istnieje 6 ogromnych złóż ropy naftowej i gazu. Ponadto są tam również złoża złota na Guadalcanal i jeszcze większe w Chisul. Ponadto wydobywa się tutaj także szmaragdy, szafiry, rubiny, cyrkony, a także niedawno odkryte diamenty na Malaicie. Oprócz tego odnaleziono złoża miedzi w Chisoul i Bougainville, złoża niklu na wyspie Santa Isabel i tlenku tytanu w Royal Harbour na Malaicie. Istnieje również rzekomo kilka innych, jednak są one trzymane w tajemnicy przez kilkunastu australijskich doradców rządowych operujących w biurze premiera Wysp Salomona przez ostatnie lata. Podobno już od 1996 roku rząd Howarda celowo powoli doprowadzał Wyspy Salomona do upadku. Czy jest to prawda? Znając realia polityki oraz fakt, że Australijczycy są bardzo mocno obecni na Wyspach Salomona do dziś, można z dużą dozą pewności powiedzieć, że tak właśnie jest. Przez wiele lat Boyrejon otrzymywał zdumiewające raporty od wiarygodnych osób mieszkających w różnych częściach blisko centrum Guadalcanal. Zaintrygowany tymi niezwykłymi doniesieniami, postanowił poświęcić trochę czasu, aby je w pełni zrozumieć. Ludzie, którym ufał, opowiadali mu, że czasami o zmierzchu, o świcie lub w nocy obserwują wiele dziwnych stworzeń, które latają w grupach nad dżunglą. Wszyscy opisują je tak samo. Widzą istoty przypominające człowieka z długim ogonem i czerwonym światłem na grzbiecie. Słyszą także szum, gdy grupa tych istot przelatuje nad ich głowami. Wielu świadków opowiadało mu, że widziało setki takich stworzeń naraz. Obserwowano również pojedyncze sztuki, latające nad mglistymi dolinami górskimi w głębi lądu. Stworzenia te wychodziły z wody, a następnie wracały na południowe wybrzeże Guadalcanal. Czasami spotykano je w dżungli i opisywano jako silne istoty przypominające Homo sapiens. Chodziły one wyprostowane, miały zielonkawo-brązową łuskowatą skórę, a także długi ogon przypominający ten u krokodyla. Te dziwne reptyliańskie stworzenia ubrane były w coś, co przypominało odzież. Istnieją podobno relacje weteranów II wojny światowej z kampanii na Guadalcanal, opisujące noc, podczas której ich okręty zakotwiczyły w Iron Bottom Sound. Byli oni wtedy świadkami przelotu dziesiątek niezidentyfikowanych świetlistych obiektów poruszających się w trójkątnej formacji. Nikt na pokładzie okrętów nie był w stanie zrozumieć, co właśnie zobaczył. Przypuszczano, że mogła to być tajna japońska broń, więc okręty zostały postawione w stan pełnej gotowości. Natychmiast nawiązano kontakt z dowództwem marynarki wojennej na Hawajach, ale ponieważ 50 UFO nie powróciło,
wszyscy na pokładzie zostali poinformowani przez przełożonych, aby o tym zapomnieć, choć oczywiście niektórzy tego nie zrobili. W swojej książce Boyerejon pisze, że jego rodacy, którzy okupowali Wyspę Salomona, znaleźli się w trudnej sytuacji. Z jednej strony mieli spełniać rozkazy światowego rządu, utrzymać prawdziwą naturę wysp w tajemnicy, a z drugiej strony natomiast mieli nawiązać kontakt i zawrzeć potajemny układ z ich podziemnymi mieszkańcami. Mając w międzyczasie nadzieję na czerpanie korzyści finansowych z eksploatacji bogatych złóż różnych surowców mineralnych tego regionu. Niestety, mieszkający na tym terenie giganci prawdopodobnie mocno pokrzyżowali plany Australijczykom. Bezpośrednia konfrontacja z nimi przyniosłaby zapewne wiele ofiar, a starcia w dżungli przypominałyby scenariusz filmu Predator i doświadczenia Japończyków podczas II wojny światowej. Wyjaśnienie rodzinom, jak i światowym mediom, dlaczego żołnierze nie wrócili z misji pokojowej, byłoby nie lada wyzwaniem. Oficjalnie podczas misji pokojowej zginął tylko jeden australijski żołnierz. W 2005 roku szeregowy Jimmy Clark zginął po wpadnięciu do zapadliska. Jak sami widzicie, podaję informacje przedstawione przez Boyerejona i w miarę możliwości staram się je weryfikować, choć jest to bardzo trudne. Nie odrzucam jego teorii, ale jednocześnie nie jestem w stanie ich udowodnić, więc jak zawsze decyzje o tym, czy są one prawdziwe, czy też nie, pozostawiam wam. Kolejną informacją przedstawioną przez Mariusa jest to, że nieopodal góry Mount Austin, w miejscu zwanym The Borderline, wzdłuż drogi prowadzącej obok japońskiego pomnika upamiętniającego II wojnę światową, rozciągały się terytoria trzech plemion Guadalcanal. Na zachodnim skraju tych ziem mieszkało plemię Simba, a nieco dalej na zachód, w bliskim sąsiedztwie, żyła podobno para starych gigantów. Byli to wysocy, owłosieni osobnicy, zarówno samiec, jak i samica. Wystarczyło zapytać dowolną osobę z tamtego regionu, a ci otwarcie o nich opowiadali. Giganci byli bowiem dobrze znani i wielokrotnie obserwowani przez lokalną społeczność. W 2000 roku podczas wojny domowej wielu mieszkańców Guadalcanal uciekło do dżungli za choniarą. Właśnie wtedy spotkali oni te ogromne istoty. Chociaż określenie giganci było znane przez mieszkańców Wysp Salomona, to na co dzień mówiło się na nich mumu. Ciekawe, czy nazwa ta ma coś wspólnego z powstaniem teorii na temat hipotetycznej zaginionej cywilizacji Pacyfiku o nazwie Mu. Boyerejon w swojej książce twierdzi, że coś w tym musi być. W kwestii wyjaśnienia, Mu jest hipotetycznym zaginionym kontynentem, o którym po raz pierwszy napisał brytyjski archeolog Augustus Le Plongeon w XIX wieku po jego badaniach ruin Majów na Jukatanie. Twierdził on, że przetłumaczył starożytne pisma, które rzekomo pokazywały, iż Majowie z Jukatanu byli starsi niż cywilizacje Grecji i Egiptu, i opowiadali historię jeszcze starszego kontynentu. W rzeczywistości Le Plongeon otrzymał nazwę Mu od Charles-Étienne Le Bressera de Bourbois, który w 1864 roku, używając alfabetu Delanda, błędnie przetłumaczył to, co wówczas nazywano kodeksem Troano. Bresser uważał, że słowo, które odczytał jako Mu, odnosiło się do lądu zatopionego przez katastrofę. Następnie Le Plongeon połączył ten zaginiony ląd z Atlantydą i przekształcił go w kontynent, który rzekomo zatonął w wodach Oceanu Atlantyckiego. Twierdził on, że cywilizacja starożytnego Egiptu została założona przez królową Mo, która uciekła ze swojego kraju, zanim ten zatonął. Inni uchodźcy rzekomo uciekli do Ameryki Środkowej i stali się Majami. Mu jako zaginiony kontynent Oceanu Spokojnego został później spopularyzowany przez Jamesa Churchwarda w
książkach Lost Continent of Mu, The Motherland of Men, wydanej później jako The Lost Continent Mu, a także The Children of Mu i The Secret Symbols of Mu. Churchwarth twierdził, że ponad 50 lat wcześniej, gdy był żołnierzem w Indiach, zaprzyjaźnił się z wysokim rangą kapłanem, który pokazał mu starożytne gliniane tabliczki zapisane w rzekomo w dawno zaginionym języku Naga Maya, który potrafiły odczytać tylko dwie osoby w Indiach. Po samodzielnym opanowaniu języka, Churchwarth odkrył, że pochodzą one z miejsca, w którym człowiek pojawił się po raz pierwszy, czyli Mu. W wydaniu z 1931 roku stwierdzono, że wszystkie kwestie naukowe w tej pracy opierają się na tłumaczeniach dwóch zestawów starożytnych tablic, tych z Indii oraz kolekcji 2500 kamiennych tablic, które zostały odkryte przez Williama Nevena w Meksyku. Churchwarth przedstawił żywy opis Mu jako domu zaawansowanej cywilizacji Nakal, która rozkwitła między 50 tysięcy a 12 tysięcy lat temu i była zdominowana przez białą rasę. W momencie jej upadku około 12 tysięcy lat temu Mu miało 64 miliony mieszkańców i wiele dużych miast oraz kolonii na innych kontynentach. Churchwarth twierdził, że ląd Mu znajdował się na Oceanie Spokojnym i rozciągał się ze wschodu na zachód od Marianów do Wyspy Wielkanocnej oraz z północy na południe od Hawajów do Wyspy Mangaia. Twierdził, że zgodnie z mitem stworzenia, który przeczytał na indiańskich tablicach, Mu został podniesiony ponad poziom morza przez ekspansję podziemnych gazów wulkanicznych, a potem po serii trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych został całkowicie zniszczony w ciągu niemal jednej nocy. Churchwarth twierdził, że Mu było wspólnym źródłem wielkich cywilizacji Egiptu, Grecji, Ameryki Środkowej, Indii, Birmy i innych, w tym Wyspy Wielkanocnej, a w szczególności źródłem megalitycznej starożytnej architektury. Jako dowód swoich twierdzeń wskazał na symbole z całego świata, w których dostrzegł wspólne motywy ptaków, relacji ziemi i nieba, a zwłaszcza słońca. Według niego królem Mu był Ra i wiąże to z egipskim bogiem słońca, Ra oraz słowem Rapa Nui oznaczającym słońce. Przypisywał on także całą megalityczną sztukę w Polinezji ludowi Mu. Oczywiście nie istnieją obecnie żadne naukowe podstawy tych teorii i wszystkie te informacje traktuje się jako pseudonaukę. Wracając jednak do Mariusa Boyreyona i jego opowieści z Wysp Salomona. Australijczyk twierdził, że Makira, czyli wyspa na wschód od Guadalcanal, była domem dla istot, które przypominały gigantów z pobliskich wysp, jednak wyglądały jak ich karłowate wersje. Miały one występować również na Vanuatu. Stworzenia te miały około 1,20 m wzrostu. Co ciekawe to, że w 2003 roku w jaskini na należącej do Indonezji wyspie Flores odkryto szkielet małego hominida, którego nazwano Homo floresiensis. Naukowcy nie są do końca pewni, kiedy wyginął. Jedni podają datę 50 tysięcy lat temu, za to inni uważają, że stworzenie to mogło wyginąć około 12 tysięcy lat temu. Mieszkańcy wyspy Flores uważają natomiast, że ten mały hominid, zwany Ebugogo, nadal zamieszkuje okoliczne jaskinie. Na wyspach Salomona mieszkańcy nazywają te istoty Choa-Choa lub Chocho. W latach 1991 i 96 na pierwszych stronach gazety Solomon Star ukazały się zdjęcia jednego z tych rudowłosych, niezwykle silnych karłów. W artykule z 1996 roku opisano, jak jeden z nich wyszedł z dżungli i pojawił się w wiosce w okolicach kopalni Golden Ridge. Mieszkańcy założyli mu spodenki i zaprowadzili do choniary, aby pokazać go innym. Podobno mały człowieczek szedł przez główną ulicę
a za nim podążał tłum ciekawskich. Nie udało mi się odnaleźć tego artykułu, aby to potwierdzić lub temu zaprzeczyć. Według opowieści Boyreyona, Chowa-Chowa nie byli agresywni w stosunku do człowieka i uważani byli raczej jako żyjącą w dżungli ciekawostkę. W Australii wśród tamtejszych aborygenów istoty te nazywa się Yungare Men. Ludzie z Guadalcanal opowiadali, że gdy spotyka się Chowa-Chowa, te potrafią bardzo szybko biegać, a także skakać dalej niż jakikolwiek człowiek. Peter, jeden z mieszkańców Wysp Salomona, podzielił się z Mariusem swoją wiedzą na temat miejsca, w którym można znaleźć te tajemnicze istoty. Tak jak inni mieszkańcy archipelagu, Peter i jego przodkowie od pokoleń czcili gigantów, którzy byli integralną częścią ich historii i kultury. Malatańczycy nazywali mieszkających tu gigantów Ramo. Były to te same ogromne istoty, które żyły na Guadalcanal. W opowieściach miejscowej ludności pojawiają się opisy broni tych wysokich hominidów. Ramo mają używać ogromnych subi, czyli drewnianej broni podobnej do miecza o długości od 3 do 4,5 metra. Przez wiele stuleci ludzie z Wysp Salomona używali jej mniejszą wersję, choć obecnie służą one głównie jako domowe ozdoby. Ramo, podobnie jak olbrzymy z Guadalcanal, atakowali niegdyś przybrzeżne wioski, zabijając dziesiątki mężczyzn jednym machnięciem subi. Niektórzy giganci nosili opaski wokół bicepsów, inni zakładali tkane przez ich kobiety przepaski biodrowe. Jednak większość tych istot chodziła nago. W dawnych czasach, gdy giganci polowali i zjadali okolicznych mieszkańców, ci budowali swoje wioski wyłącznie na wybrzeżu. Utrzymywali całodobową wartę, której zadaniem było zapobieganie atakom Ramo. Gdy zauważono zbliżającego się olbrzyma, uderzano w bębny alarmowe, ostrzegając wszystkich mieszkańców. Według miejscowych legend istnieje historia z wioski Kwajo. Młody gigant o imieniu Atofi próbował atakować okolicznych mieszkańców, jednak był jeszcze za słaby, aby wygrać z nimi bezpośrednią walkę. Atofi zbudował sobie szałas na wysokim drzewie, tuż za osadą i czekał na nadarzającą się okazję do ataku. Wojownicy próbowali strzelać w jego kierunku, jednak ten nie schodził z drzewa. Dni upływały, a młody olbrzym, zagnieżdżony na drzewie, nieustannie obserwował mieszkańców wioski. Mimo początkowego niepokoju, z czasem zaczęli przyzwyczajać się oni do jego obecności. Pewnego dnia gigant zniknął. Wszyscy więc myśleli, że w końcu udało się go przegonić. Gdy wydawało się, że zagrożenie minęło, miejscowe kobiety zdecydowały się pójść na okoliczną polanę. W trakcie podróży przez dżunglę Atofi wyskoczył z zarośli i porwał dwie z nich. Najwyraźniej młody olbrzym otrzymał misję, aby nie wracać do swoich bez ofiar. Porwane kobiety nigdy już nie wróciły do wioski. Na górze, niedaleko Mount Mala, północnej części Malaity, znajduje się duża kamienna ściana, która wije się wokół góry. Prowadzi ona do płaskiego obszaru na szczycie. Ma się tam znajdować kamienny ołtarz z ogromnym kamieniem o wymiarach 5,5 na 2 metry. Podobno jest pod nim pochowany Ramo o wielkim znaczeniu. Można tam również zobaczyć wyryte hieroglificzne inskrypcje. Pod koniec lat 90. okoliczni mieszkańcy podczas wycinania drzew w tej okolicy natknęli się na ceramikę i inne artefakty. Boyreyon rozmawiał z właścicielami działki, na której doszło do odkrycia. Ludzie ci powiedzieli mu, że darzą to miejsce wielkim szacunkiem i mają nadzieję, że kiedyś ich wysiłki zostaną nagrodzone. Po kilku latach od odkrycia tego miejsca, jego strażnicy wpadli na pomysł, że być może ma ono jakieś religijne znaczenie zarówno dla Żydów, jak i chrześcijan. Zdecydowali się zaprosić małą delegację z Izraela.
po przybyciu na ten teren Izraelczycy stwierdzili, że miejsce to nie ma nic wspólnego ani z judaizmem, ani z chrześcijaństwem. Boyrejon zastanawiał się jednak, dlaczego nie podzielili się informacją o takowym odkryciu ze światem nauki. W kraju Kwajo, położonym w środkowo-wschodniej części Malaita, w głębi dżungli znajdują się kamienne budowle pokryte tymi samymi tajemniczymi inskrypcjami. Są one otaczane szacunkiem przez mieszkańców, którzy żyją w ich pobliżu. Warto zauważyć, że słowo Ramo jest obecnie powszechnie używane przez lud Malaitan do opisania kogoś, kto posiada wyjątkowe cechy wojownika. Innym znaczeniem tego słowa jest człowiek, który zjada człowieka. Podobno na terenie Kfare, położonym we wschodniej części Malaita, znajduje się rozległy, ukryty głęboko w dżungli cmentarz. Według relacji świadków mają się tam znajdować tysiące gigantycznych kości. Nie jest jednak pewne, czy jest to autentyczne miejsce pochówku Ramo, czy też przez wieki miejscowi gromadzili tu kości i umieszczali je w tym konkretnym miejscu. Nieopodal znajduje się także wioska. W jednym z domostw, głównym elementem konstrukcyjnym chaty, jest ponoć kość udowa Ramo, mierząca blisko 2,5 metra długości. Miejscowi przypuszczają, że ten konkretny olbrzym mógł osiągać wysokość ponad 7 metrów. Niektórzy tubylcy uważają, że cywilizacja gigantów wyginęła setki lat temu. Inni natomiast, że nadal zamieszkują one nieprzebyte zakątki tutejszej dżungli. W swojej książce Boyrejon zastanawia się, czy za zmniejszenie populacji Ramo odpowiadają załoganci UFO. Historie te, jak sami widzicie, ciężko jest w jakikolwiek sposób zweryfikować. Brzmią one prawie jak science fiction. Dlatego też decyzję, czy w nie wierzyć, czy też nie, pozostawiam Wam. Dziękuję za wysłuchanie trzeciej części materiału o tajemnicach Wysp Salomona do końca. Jak zawsze zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki z tej serii. Jeśli chcecie wesprzeć jakoś moją pracę, zawsze możecie to zrobić poprzez Patronite, Buy Coffee, YouTube Thanks, lub udostępnić ten czy inny materiał na Waszych portalach społecznościowych. Z góry dziękuję i do usłyszenia w kolejnym filmie Dębowej Chatki.